Czy znacie, słuchajcie, serial Stranger Things? Jeżeli nie, to słuchajcie, dzisiaj poznacie, dlatego że ta mapka, na której się znajduję razem z moimi wspaniałymi widzami, 15 wspaniałymi widzami, o których macie tutaj, o, pokazuję wam wszystkie niki oczywiście, słuchajcie, będziemy grali w chowanego na tej mapce, która jest miasteczkiem Stranger Things, czyli z takiego serialu horroru, ale jeżeli jesteście mali, to nie oglądajcie, bo to horror, będziecie się bać w nocy. Więc wystarczy, że obejrzycie po prostu ten odcinek, zostawicie łapy w górę, dajecie subskrypcję na kanale, a my wszyscy zaczynamy zabawę chowanego! Już! W tej chwili! Poczekamy przez minutę i będziemy szukać ich w tym miasteczku. Szukam! Zaczynam szukać i zaczniemy tutaj od... Czy ktoś z was się schował, słuchajcie, w tej dyni? Nie no, dynie są za małe, żeby ktoś się nie schował. Trochę to było głupie, ale zdecydowanie ktoś mógł się schować tutaj, w tym zbożu. Mam nadzieję, że nikt się nie schowa, bo nienawidzę szukać w zbożu. Ale jest jeden na to sposób, żeby temu uniknąć. Jakby co, to nikt nie powiedział, że to jest nielegalne takie strzelanie, więc... O, może tutaj ktoś będzie. Ja myślę, że za tym... Nie, a za tym sionkiem? Też nie. Dobra, jednak czuję się oszukany troszeczkę przez się samego siebie. Myślałem, że kogoś tutaj znajdę. Albo w tej stodole na przykład na traktorze. Serio? Nikt nie siedzi na traktorze. Ale tutaj, słuchajcie, widzę spraya. Ale nie widzę nikogo. Ej, dobra, to był chyba jakiś bejcik po prostu. Z jakiejś... O! Moczary! Kojarzę te moczary z serialu. I kojarzę też tą akcję policyjną z serialu. I te samochody policyjne tutaj stoją. To jest tak niesamowicie odtworzone w ogóle. To miasteczko Stranger Things. A few moments later. Ej, dobra, wydaje mi się, że akurat na zewnątrz mało kto będzie chciał się schować, bo po prostu tutaj jest tyle fajnych kamp jeszcze przed nami, że naprawdę, zostańcie i zobaczcie to, co się tutaj dzieje, bo ta mapka jest niesamowita. Pójdziemy do tego tutaj, dom, cokolwiek to jest. Co to jest? To jest jakaś rudera w ogóle. Nie, dobra, tutaj tu nie ma gdzie się schować. Ale w tym domku, wydaje mi się, że to jest domek w ogóle głównego bohatera. Jeżeli jest piwnica, to na pewno, bo słuchajcie, w piwnicy bardzo dużo akcji się rozgrywało w serialu, ale jednak tu nie ma, więc możliwe, że to nie jest ten domek? A może? Dobra, nieważne, czy to jest Ta-da! Witam! Jesteś pierwszą osobą! Co tam? Pierwsza osoba, słuchaj. Pamiętasz, jakie są zasady? Ej! Dominik! Pamiętasz, jakie są zasady, nie? Nie no, nie muszę przypominać. Mam nadzieję, że nie będziesz się stamtąd ruszał. Przepraszam, że cię znalazłem jako pierwszego. Jakby nie chciałem. Widzę, że tutaj bejcik poleciał malutki na łazienkę na dole. Ale nie dałem się, nie tak łatwo ze mną. Zobaczymy przy okazji jeszcze dach tutaj tego domku. Skoro dostaliśmy graplera, to znaczy, że możemy na pewno z niego korzystać. Więc sobie skorzystamy. O, tutaj ktoś mógł być w ogóle. I z czego wcześniej nie sprawdziłem. Ale okej. Okej, okay. Dominik. O, biedny Dominik został tu sam. Przepraszam, że cię znalazłem. Słuchaj, zaraz pójdę i znajdę specjalnie dla ciebie kolegę, dobra? Dobra, to lecę, czekaj. Poczekaj na mnie, zaraz wrócę tutaj z kolegą, okej? Okay? Dobra, to co? Myślę, że możemy wejść tu. To jest szkoła! Szkoła, dobra, to szkołę zostawimy sobie na troszkę później, dlatego że szkoła grała w sumie dużą rolę w serialu. Czy to jest ten domek, którego sprawdzałem już? Tak, to jest ten domek. Po co ja tu wróciłem? Czy w tych krzaczkach nikogo nie ma? Kurde, musi się ktoś znaleźć, słuchajcie, bo naprawdę się czuję źle z tym, że tam Dominik jest sam. O, czekajcie, chwila, coś mnie tutaj popchnęło? Nie, dobra, to był, nie, to nieprawda, nie, nic się nie stało, szukamy dalej. To jest ten domek, tak, cześć kaktus, gdzie on jest? Zaraz, kaktus, gdzie on jest? Jaki tu jakiś kaktus tylko jest, sorry, Gaju. Przepraszam, ale musisz tam pomóc Dominikowi, bo się nudzi. Musisz tam z nim zostać, pobawcie się w coś. Nie wiem w co, ale dosłownie, mówię wam, że chwila, moment, zaraz znajdę wszystkich. Także bez spiny, zobaczmy sobie ten domek. Zobaczymy, czy tu ktoś jest. O, łazience? Nikogo nie ma, okej, okay, lecimy dalej. No, duży pokój, też nikogo nie ma. Znaczy pokój rodziców, dziecięcy, też nic nie ma. Tutaj. Też nie. Słyszę coś. Słyszałem jakby piłkę odbijającą się. Tak jakby ktoś rzucił tą emotkę piłki i ta piłka się odbijała. O, kurczę, ja nie wiedziałem, że banany rosną w krzakach. Ja myślałem, że banany to rosną na bananowcach. Halo, panie bananie, proszę wstać. On udaje, że mnie nie słyszy. Dobrze się kryje, dobrze. Przepraszam. O nie, jeszcze masz anonimowego. Ja nie wiem, kim jesteś. Czekaj, normalnie sprawdzę. Nie mogę. Masz anonimowego. Przepraszam, nie wiem, kim jesteś.
Dobrze, później sprawdzimy, kim jesteś. Na razie szukamy dalej następnych osób i mamy kolejny domek. Kolejny domek, słuchajcie, szkołę zostawiam na sam koniec, bo jest naprawdę kozacka. I w niej jest tyle na pewno kamp, że to jest w ogóle hit. Czy tutaj ktoś jest? Halo, halo? O! A to kto? A to kto? A co ty tutaj robisz w ogóle? A, ty jesteś wężem. To jest kobra. Kobra się chowała w krzakach. A też masz anonimowego, no. Dalej słyszę jakby piłkę. Piłkę słyszę. Gdzie jest ta piłka? I czemu ją słyszę? I stąd nie mogę już wyjść. Serio? Serio nie wyjdę? Ja do wyszedłem. Dobra. Myślę, że w szkole poszukamy i zobaczymy, czy ktoś się tutaj kryje. Dobra. Uwaga! Klasa. 2 plus 2 równa się 4. 100 razy 26 równa się 2600. No nie, no co ty? To chyba jest podstawówka normalnie, albo przedszkole, nie? English lessons. No dobra. No dobra, jak angielski. Podstawówka pewnie. Nie, no w sumie w serialu też to była podstawówka. Więc o! Czy ktoś tu się będzie ukrywał? O Jezu, ale brudno tu. Brudno tu jest strasznie. Dobra. Lecimy dalej. Drawing lessons. Lekcje rysowania. Na lekcjach rysowania nie ma kompletnie nikogo. Nikt nie lubi rysować. Słuchajcie, jak to? Przecież akurat ja lubiłem bardzo plastykę, bo byłem z niej dobry w szkole. A few moments later. Serio, nikogo kompletnie nie ma w szkole? Ani jednej osoby nie znalazłem w szkole. Poważnie. Dobra, jest jeszcze jedno miejsce, które możemy sprawdzić. Tu. Nie ma. Tu nic nie ma, ale tutaj słyszę. Słuchajcie, to tutaj jest ta piłka. Tutaj ktoś piłką rzuca. A, dobra, weszliśmy, słuchajcie, na terytorium laboratorium. Chyba to było laboratorium tutaj. Albo to jest komisja. O! Co jest? Co to? Ktoś nam chciał zrobić krzywdę przed chwilą? Ej, co jest grane? Gdzie jest? Kto to rzucił we mnie piłką? Ja nawet nie wiem. Mam cię! Haha, to ty rzucałeś piłką? Tak? Uwaga. Kajpek, kajpek, okej. Lecimy dalej. To jest chyba jednak komisariat, a nie laboratorium. Bo w sumie laboratorium było. Ale albo to jest komisariat, albo laboratorium. Generalnie nie widać po tych w sumie. Po tych tutaj pokojach, ani niczym. Co to jest? Ale jest tutaj przejść całe mnóstwo. Tu jest tak dużo miejsc do schowania się, że to jest w ogóle... Jak? O, kamera. O, nie da się je zniszczyć. O Boże, ile tu jest pokoi. Nie, niemożliwe, no. Ja będę musiał wszystkie je sprawdzić. 5 lat później normalnie. 4 to 6 days later. E? Co to za dźwięki? Co to za dziwne dźwięki? Słyszycie to? Strasznie dziwne. Jakby ktoś się bawił piłką, albo ktoś jakby się ruszał i schodził tutaj obok mnie. Ej, nie mogę zamknąć tych drzwi. O! Przepraszam. Przepraszam, Jasina, że tak cię zrobiłem. Tak bez w ogóle uprzedzenia czy coś. Sorry. Piwnicy nie sprawdziłem. Sprawdźmy sobie piwnickę. Czy to jest już piwnica? Nie, to już jest piwnica, tak. Para! Nie ma. Słyszycie to? Ciągle to piłkę ktoś odbija. Przez cały czas ktoś na zewnątrz piłkę odbija. A tu? Ale tu by była kampa, ja bym tego chyba nie... Nie, no dobra, sprawdziłem, więc jakby bym to sprawdził. Słuchajcie, słyszę przez cały czas, jakby ktoś odbijał piłką. Gdzie wy się wszyscy kryjecie, no? Jak to jest możliwe? Czy ktoś się tutaj kryje za sklepem? Nie? Wow. Ej, tu jest spray. Mam cię! O, spadłem. Nie uciekniesz mi. Ej, znowu spadłem. Poczekaj na mnie, no. O, jest, udało się. O! O! Trebo. Przepraszam. I Miszolok, przepraszam, chłopaki. Przepraszam, ale tak to wyszło. Słuchajcie, właśnie, zapomniałem chyba powiedzieć, że nie można poza mapą się ukrywać, ale to nie było poza mapą, od razu mówię. Żeby nie było, że was oskarżam, że się ukryliście poza mapą, tak po prostu teraz mówię przy okazji, żeby ktoś nie myślał, że za siatką mógł się schować, nie? Jeżeli ktoś się schował i jeszcze go nie znalazłem, to dobrze by było, jakby wrócił. Dzień dobry. Ej, ale się pojawiam, że teraz to na szybkości idzie to znajdywanie ludzi. Na szybkości, anonimowy po raz kolejny, a mi się wydaje, że w ogóle, jeżeli są dwie taryfiary, to okej. Jeżeli jest jedna, to chyba cię zabiłem 2 razy. I też byłeś anonimowym. Nie wiem, nie wiem, nie chcę oskarżać, ale może tak być. Dobra, szukamy dalej.
Gdzie ktoś może być? Jeszcze tutaj. Sprawdzimy sobie. Okej. Tu też nikogo nie widzę. Tu? Kurczę, ciężko powiedzieć. Ciężko. O! Nie, to krzesło. Zipek, to jest krzesło. Całe mnóstwo miejsc musiałem przeoczyć, skoro aż tyle osób się jeszcze chowa. Chyba jeszcze aż tyle, bo w sumie nie wiem ile. Zaraz pójdę na spawna i sprawdzę. Myślę, że sprawdzę ten domek i dopiero wtedy sprawdzimy, ile osób znaleźliśmy do tej pory. Wy oczywiście już wiecie. Ja nie wiem, bo zapomniałem. Ale chyba to tego. A, taka dobra kampa. Taka dobra. O! Shangguanguel Jopala! Helepele pole! Na traktorę! Bagairu Konajaru! Tak? Tak to po japońsku chyba. Bagairu Konajaru to po japońsku, nie? Sushi, tak? Tak, tak. A wiesz, co to znaczy Bagairu Konajaru? Wiesz? A, to spoko. A wy jak nie wiecie, to sprawdźcie sobie. Ale to nie jest tak, że ja cię tak nazywam, Bartek, okej? Okay? To nie czuj się urażony, to był tylko żart, okej? Okay? A few moments later. Więc szukamy dalej, słuchajcie, tylko że tym razem już nie będziemy tracić aż tak czasu. Po prostu lecimy na szybkości. Sprawdzamy wszystko, mam nadzieję, że się nie chowaliście nigdzie poza mapą. Ale chyba nie, chyba po prostu naprawdę tu jest tak ciężko znaleźć kogoś. Naprawdę, nie wiem jak to możliwe. Ale mega ciężko, mega ciężko. Więc szukamy dalej. Szukamy dalej po prostu, myślałem szczerze mówiąc, że znajdę was szybciej. Troszeczkę. Wszystkich. Myślałem, że nie będzie takiej sytuacji, że będę musiał przechodzić mapkę drugi raz. Ale wychodzi na to, że muszę. Więc teraz robimy to na szybkości. O, właśnie, na szybkości. Znalazłem kogoś. Szaku, który nie wiem, czy wcześniej już sprawdzałem, ale chyba nie, skoro tu stałeś. Ej, myślicie, że ktoś może być tutaj, na tym dachu jeszcze? Tak mnie zastanawia, czy ktoś może być tu na dachu. Miałem wrażenie przez cały czas, jakby stąd właśnie ktoś rzucał piłką. Ale wygląda na to, że właśnie nie. Chyba, że słuchajcie, ktoś mógł skoczyć na drzewo na przykład i się na drzewie schować. Z tego budynku. O! Właśnie! Czyli na górze też trzeba szukać. Patrzcie! Ja bez graplera jestem w stanie się tak tutaj poruszać po tych drzewach. Więc może ktoś był na drzewie. Nie wiem, a w szkole? W szkole na dachu nie sprawdzaliśmy w sumie. Całego dachu nie sprawdziliśmy. Tak poza tym to wszystkie już budynki raczej sprawdziliśmy. Tak średnio. Dobra, zobaczymy jeszcze dalej. Skoczymy sobie tutaj. O, jest! Tak! Tak! Jednak tu byłeś, a prawie cię przeoczyłem, bo to... o nie, wiem kto to jest nawet, gościomem. Ale... tak czy nie? Tak jest, wiedziałem. Wiedziałem, nie róbcie tej emotki, no! Wiecie jak ja jej nienawidzę. Naprawdę, ja i tak... Ej, słuchajcie, serio. U mnie, słuchajcie, osoby z Discorda, które są... przez cały czas robią tę emotkę, jak ja stoję na przykład i czekają na mnie, to jest ciągle... Są te piski i naprawdę już się nie da wytrzymać, nie róbcie tego, to jest jakiś jeden wielki mem, który jest kompletnie niepotrzebny, serio, nie chcę go, nie chcę. Cztery osoby aż zostały. To jest strasznie dużo jeszcze. Dobra, zastanawiam się, może jakąś podpowiedź mi dacie, dobra? Niech każdy z was przygotuje podpowiedź. Taką, na tyle podpowiedź, że... żeby wiecie, że... coś tam niby podpowiada, ale jak najmniej podpowiada. 15 minutes later. Jestem na dworze, a nie w budynku, Oliver powiedział. Faraon. Fajne te drewienko dość. Okej. Bo jest strasznie blisko mnie, ale nie wskoczyłeś do mnie. Aha, byłeś blisko mnie, ale do mnie nie wskoczyłeś, dobra. I co? Pełno siatki i drzew wokół. Ciekawe podpowiedzi, ciekawe muszę przyznać. 75 years later. Kurde. Co to? Skąd był ten dźwięk? Co? Co? Jakim cudem? Jak ty to zrobiłeś? Co? Nie! Faraon! Jeżeli co... O nie, jeżeli cała reszta osób jest dokładnie tak samo skryta, jak i ty, to nie ma szans w ogóle wygrać. Ale szok! Nie, w tym domku na pewno, nie? O? To jest gracz? Poważnie? Ej, nie wierzę, że ja widziałem to przez cały czas. A to jest Bambik. Nie spodziewałem się, że w ogóle ktokolwiek może grać Bambikiem. A to Bambik. Ja myślałem, że będzie był jakiś kolorowy skin. Bamb, który się schował w drzewie i wyglądał normalnie jak... jak część. Nie. Co ja z wami mam, no? Shadow! O, bony! Shadow.
Ej, w opór widziałem cię już wcześniej. W sensie, widziałem, dosłownie, nie że przychodziłem i byłeś na ekranie. Ja widziałem, tylko nie zoomowałem. I myślałem, że to jest normalnie. Jak to jest możliwe? What? What? Ej! Co jest? Sprawdzałem te krzaki, śmitek! Co jest? A few moments later. Słuchajcie, niech wyjdzie ostatnia osoba. Ostatnia osoba. Jestem przed szkołą. Proszę wyjść do mnie i mi się pokazać. To ty? Co jest? Jakim talecznym ruchem w ogóle? Gdzie byłeś? Ja nie wiem, po prostu co się dzieje. Naprawdę, nie mogę zrozumieć tego. No. Co? Co? Nie wierzę w to! Przecież ja tu byłem z 50 tysięcy razy! Dobra, wygrałeś. Gratulacje, gratulacje. Ja naprawdę... Ja, słuchajcie, właśnie przez te osoby, które dzisiaj ze mną grały, kończę nagrywać chowanego. Oliwier! Oliwier! Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na razie. Jestem tak zmęczony. Pukałem was godzinę. Na razie. Ale wbijajcie na następne filmy. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka! Cześć!